1939 roku, po agresji III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego, skazani na walkę w osamotnieniu Polacy przegrali, lecz broni nigdy nie złożyli. Wielu z nas wyruszyło do tworzonego we Francji Wojska Polskiego, walczącego w kolejnych latach u boku aliantów w Europie i na innych frontach. Po wielomiesięcznej, a czasem kilkuletniej tułaczce docieraliśmy do Wielkiej Brytanii lub Włoch. Do służby szliśmy na ochotnika, choć czekało nas mordercze szkolenie. Być wiernym ojczyźnie mojej, Rzeczypospolitej Polskiej. O wyzwolenie z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. Wreszcie byliśmy gotowi pod osłoną nocy wrócić do okupowanego kraju. Cicho ciemni. Razem z nami zrzucano pieniądze oraz broń, amunicję, radiostacje, lekarstwa. Dla podziemnej armii byliśmy bezcenni. Walczyliśmy w szeregach Armii Krajowej, Wojska Polskiego w konspiracji, m.in. w Wachlarzu i Kedywie. Działaliśmy w sztabach, w wywiadzie, w oddziałach dyspozycyjnych i partyzanckich. Wielu z nas przelało krew w Powstaniu Warszawskim. Było nas ponad 300. W walce o niepodległość w czasie wojny i po niej zginął co trzeci. Wreszcie Niemcy zostali pokonani. Ale zwycięstwo nie było nam dane. Wraz z Sowietami nadeszło nowe, komunistyczne zniewolenie. Aresztowania, tortury, więzienie, łagry lub śmierć. Czy nasze poświęcenie było daremne? Nie dla medali, nie dla nagrody, lecz z miłości Tobie, ojczyzno.